Medale za wieloletnią służbę nadane przez prezydenta RP otrzymali z rąk wicewojewody pracownicy spółki Energetyka. Uroczystość połączona została ze spotkaniem wigilijnym i bożonarodzeniowymi życzeniami. Srebrne i złote odznaczenia odebrało kilkanaście osób z załogi lubińskiej Energetyki. Ten laur jest bardzo ważnym wyróżnieniem. To mówi o tym, że wśród nas są doskonali fachowcy, świetni mistrzowie dla młodszego pokolenia. Jest to wielka przyjemność, jeżeli można ich odznaczyć w ten sposób, jeżeli pan prezydent złoży podpis pod wnioskiem, który składa wojewoda. Pracowników wyróżniono za poświęcenie i zaangażowanie w funkcjonowaniu firmy. Tym, którzy mają jeszcze przed sobą taką karierę zawodową, można tylko życzyć, by brali przykład z kolegów. Życzyć trochę pokory wobec tego, co robią, trochę uczenia się, właśnie uczenia się, szukania mistrza w swoim zawodzie, w swoich zainteresowaniach. Zawsze jest dobrze jednak patrzeć na tych, co robią dobrze, co mają doświadczenie i trochę jednak się uczyć od nich. Wśród odznaczonych znalazł się Władysław Ściebura, który przez 38 lat był mistrzem zmianowym w elektrociepłowni na terenie szybu głównego kopalni Lubin. Od 1996 roku jest pracownikiem spółki Energetyka. W sumie przepracował już 46 lat. Jak mówi, na to, by otrzymać takie wyróżnienie, jest sposób. Dużo cierpliwości, uporu i przede wszystkim spojrzenia na to, że czas biegnie, I kiedyś ci młodzi będą w takiej samej sytuacji. Medale, jakie nadano pracownikom Energetyki, to polskie odznaczenia cywilne z okresu II Rzeczypospolitej. Są one przyznawane za pracę w służbie państwowej i nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej w nagrodę za przykładne i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.